Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magnus z kolejną misją, czyli numer 16 w Worms Armageddon. Misja nazywa się Trouble on Mount Warmore, czyli właśnie przerobiona góra Rushmore na robaki. Będzie polegać na tym, że zaczniemy z prawej strony mapy i musimy się dostać na lewą stronę mapy, gdzie jest ukryty pod tablicą gość, którego muszę zabić, żeby reszta się poddała. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mapka wygląda właśnie w taki sposób. On się będzie ukrywał tutaj, a ja zacznę na tych dwóch drzewach. Mam oczywiście właśnie trzy robaki, które będą mnie stresować w trakcie. Tutaj bierzemy i właśnie mamy linę. Ja muszę się pospieszyć. Oficjalnie ta lina powinna być dla ich obojga. Czym obu w sumie. Chciałem striggerować minę, wycofać się szybko. Dobra, drugiej już nie striggeruję z tego co widzę. Więc zrobię tak, że się po prostu odbiję i polecę jak najdalej. O, to mi wyszło. Przynajmniej nie wylądowałem na minie. Ale on zaraz to może zmienić. Okej, okay. Jest git. I teraz tak, ja sobie daruję Aseona, jako że mam na szczęście możliwość zmiany Worma na początku, więc od razu sobie wezmę Oraklem i idę dalej. Spróbujemy wyprzedzić tę minę. No nie wyszło, tak? Mam nadzieję tylko, że Guard właśnie nie zadokuje mnie, ponieważ stoję obok Sentry'ego. I po raz kolejny, tutaj tak, mamy Low Gravity, wrócę się po tarteczkę, ponieważ Oracle troszeczkę oberwał. Plus 15, no szału nie ma. Mamy tu jeszcze jedną paczkę, czyli jak rozumiem miny są prawdopodobnie na... losowym? Tak, są na losowym. Kurde, myślałem, że jestem poza zasięgiem. No nic, zobaczymy! El General. Co tutaj w ogóle mam? Mam kamikadze, mam Fire Puncha, Mortar, Uzi. Jakby najlepszym sposobem, żeby się do niego dostać, to jest użycie... dobra, zmieniamy i bierzemy sobie Low Gravity. Jest użycie kamikadze, ale wtedy nie mam pewności, że on umrze, a już wtedy nie będę mógł tutaj wrócić. No bo kamikadze raczej, no, wiadomo na czym polega. No. Dobra. Próbujemy tam wejść na górę, żeby pozbierać te bronie. Dynamit. Fenomenalnie. I... palnik. Jeszcze lepiej. Więc w tym momencie, moi drodzy, schodzę spokojnie na dół. Biorę palnik. Przepalam się do El General. I nawet zdążyłem gościa oparzyć. Jako, że El General dopiero co miał turę, więc nie będzie miał tury. A oni nie zaatakują Orakla, który jest obok El General. Więc... nic mi nie zrobił. Nie wiem do końca, dlaczego oni czasami atakują siebie nawzajem, ale jakoś mi to nie przeszkadza. I teraz tak, ja po raz kolejny zmieniam. Tutaj Oracle Racerem. Stawiam po prostu dynamit przy El General. I wychodzę. I oczywiście moje RNG musiało sprawić, że El General przeżył. Ale... właśnie. Ja po raz kolejny tutaj zmieniam, daję Uzi. I El General idzie... pływać. Kurde! Zablokowałem mu wyjście, więc nie może zbytnio nigdzie pójść. A jeśli zabije mnie tu, gdzie stoję, to jest szansa, chyba że mnie Uzi teraz przesunie. Tak będzie. Jest szansa, że go troszeczkę jeszcze terpnę.
Masz za swoje! Sayonara! Ale niewystarczająco. Na szczęście mam jeszcze jedną linę i będziemy próbować Asronem tutaj przyjść. Ale jak widzicie, naprawdę z odpowiednim RNG, a nie moim, to da się spokojnie przejść. To jest do zrobienia. Okej, to już sobie zaoszczędziłem trochę czasu. Udało mi się z tą liną zrobić. F3 zdaje się, tak, tam jest Uzi. Na spokojnie, schodzimy do generała. Nawet jak go nie strącę do wody, to już te 16 HP z tego Uzi zdejmę. No. Proszę o białe flagi. Dziękuję. I na tym polega misja Trouble on Mount Warmore. Tak chyba się nazywa. Nie jest trudna. Czasami właśnie, jak widzicie, RNG troszeczkę kiepsko działa, ale ogólnie jest całkiem spoko. Także życzę wam powodzenia, dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. No i oczywiście łapka, sub, zachęcam, zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!